Witam bardzo serdecznie na uroczystości ogłoszenia zadań zakwalifikowanych do głosowania w pierwszej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ceremonii losowania pozycji na karcie do głosowania. W szczególności witam mieszkańców naszego miasta, którzy złożyli wnioski. Witam przedstawicieli mediów oraz wszystkich zaproszonych gości. Bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydent Beatę Klimek. Witam panie, witam panów, witam także najmłodszych obywateli naszego miasta, których jak zapytałam, czy ty też napisałaś wniosek, mówi nie, ale towarzyszyłam tacie, jak pisał, więc ciebie też bardzo serdecznie witam. Myślę, że za parę lat będziesz tą osobą, która złoży kolejny wniosek do budżetu obywatelskiego, bo proszę państwa, mam taką nadzieję, że budżet obywatelski zagości na stałe w naszym mieście i że to mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli współdecydować o tym, na co idą nasze wspólne przecież pieniądze. Doszliśmy do dzisiejszego spotkania poprzez 3 tygodnie weryfikacji. Od 10 września do dnia 30 września trwała weryfikacja wniosków przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego. I w wyniku tej weryfikacji możemy dzisiaj ogłosić, że zakwalifikowaliśmy do głosowania w ramach pierwszej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego 61 zadań na kwotę niemal 8 milionów złotych. Spośród tych zadań 49 to zadania inwestycyjne, natomiast 12 to zadania społeczne. Kolejowy klub seniora, parowozik. Z numerem 10. Zadanie obejmuje stworzenie w naszym mieście specjalnego kolejowego klubu dla seniorów. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa, że aż tyle wniosków wpłynęło do pierwszego historycznego budżetu obywatelskiego Ostrowa Wielkopolskiego, bo aż 65. Tylko 4 nie spełniły wymogów formalnych, a więc 61 zostanie teraz bardzo mocno wypromowanych przez wnioskodawców wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, a potem w listopadzie mieszkańcy Ostrowa poprzez głosowanie będą decydować o tym, które z tych pomysłów ich zdaniem są najfajniejsze, najlepsze, najciekawsze albo najbardziej potrzebne. Warto też w tym miejscu powiedzieć, że 80% złożonych wniosków to przede wszystkim wnioski inwestycyjne. To pokazuje, że mieszkańcy Ostrowa przede wszystkim oczekują tych inwestycji, ścieżek rowerowych, zatok parkingowych, centrów rekreacyjnych i tym podobnych inwestycji, które poprawią albo uatrakcyjnią jakość życia w ich osiedlach czy w ich dzielnicach, ale znalazło się też kilka bardzo, bardzo ciekawych projektów społecznych o takim charakterze artystycznym, kulturalnym, także skierowanym w stronę osób niepełnosprawnych. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe propozycje i one dla nas też powinny być inspirujące i bardzo ważne. Oczywiście możemy zrealizować tych zadań już po głosowaniu mieszkańców za 1 000 000 złotych, za 1 000 000, tylko 1 000 000, aż 1 000 000, ale pozostałe wnioski, które zostały złożone, myślę, że mogą być doskonałą taką inspiracją i dla prezydenta miasta, a także dla radnych Rady Miejskiej, żeby zobaczyli, co tak naprawdę mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego interesuje, jakie oni zauważają problemy, jakie oni widzą potrzeby w tych konkretnych osiedlach czy w tych konkretnych dzielnicach. To bardzo ważne, żebyśmy stworzyli taki ostrowski bank dobrych pomysłów i żebyśmy wykorzystywali te pomysły także przy projektowaniu naszego dużego budżetu miejskiego. W
dniu dzisiejszym ogłosiliśmy listę 61 zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach pierwszego ostrowskiego budżetu obywatelskiego. Przeprowadziliśmy też ceremonię losowania pozycji na karcie wyborczej. W wyniku losowania każde z 61 zadań otrzymało numer, pod jakim będzie widnieć na karcie do głosowania. Samo głosowanie w ramach ostrowskiego budżetu obywatelskiego na 2016 rok odbędzie się przez cały miesiąc listopad. Głosować będzie można elektronicznie poprzez stronę internetową urzędu i specjalną elektroniczną kartę do głosowania oraz także w formie tradycyjnej poprzez karty do głosowania, które będzie można uzyskać i wypełnić w 20 punktach zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Cieszę się, że ta prezentacja dzisiaj wyszła tak okazale, bo myślę, że mieszkańcy, którzy przyszli do ostrowskiego ratusza, sami byli bardzo ciekawi tych pomysłów i wyrażali tutaj duże zainteresowanie. Mnie niektóre zachwyciły, ale nie powiem które, dlatego że nie chcę tutaj ich w jakiś sposób szczególny promować, bo to, moi kochani ostrowianie, będzie tylko i wyłącznie wasza decyzja, ale mogę dziś powiedzieć jedno, zaręczam wam, że wśród tych pomysłów są prawdziwe perełki i warto te perełki znaleźć na tej liście i warto je poprzeć. A potem będziemy w 2016 cieszyć się ze wspólnej realizacji świetnych pomysłów mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Proszę zobaczyć, ile mieliśmy wniosków.